Panie prezesie, kilka słów to ludzi tutaj stawią, no co będzie z naszą firmą w ogóle? Wszystko będzie dobrze. Ale jak dobrze, jak tutaj jesteśmy w zdrowiu, robię, nie ma podwyżek, nie ma nic, kurczę. Jak będzie dobrze? Nie ma nic, kurczę, dobrze. Rozmawiamy. Ale to o czym rozmawiamy? Przepraszam. Nie pan, kurczę. My chcemy też wiedzieć, że... Co mamy do Wrocławia? Gdzie mamy jechać? Gdzie mamy jechać? Do Warszawy mamy jechać! No! We Wrocławiu będziesz to jest, dobra. To jest arogancja właśnie, kurde, z Tauronu, panowie. To jest przyszedł arogant, który chce rozwalić całą firmę. Pan minister umiał wyjść do nas i z nami porozmawiać jak człowiek, a ten arogant w ogóle nie potrafi, kurde, wyjść do ludzi. Idzie z bydlakiem ochraniarzem i tyle, kurcze. Do ochraniarz, kurwa. Jest ktoś tam od was podczas tych rozmów? Są goście. To jest spotkanie ze związkowcami również. Tylko że chcieliśmy zadać panu. Chcieliśmy zadać, bo ludzie chcą wiedzieć, bo wszystkiego dowiadujemy się tylko z przekazów prasowych. Jest wielka, duża niewiadoma, nie wiemy na czym stoimy. Pan minister Soboń wyszedł normalnie do nas, do ludzi, powiedział wszystko, a tutaj ten arogant, kurczę, w ogóle nic. Nie wiem, co to jest za gościu na takim stanowisku i w ogóle nie porozmawia z ludźmi wcale. No, ale to właśnie tak dziwnie, bo raz słyszymy, że kopalnie mają być przeniesione tam, raz kupić ODZW. Szczerze powiedziawszy, ja się w tym gubię. No i my się tak samo gubimy, dlatego chcieliśmy wiedzieć dzisiaj właśnie, na czym w ogóle stoimy. Bo ludzie nie wiedzą, bo martwią się o swoje miejsca pracy. My jako związkowcy martwimy się o to miasto w szczególności. Jeżeli taki pracodawca duży jak Tauron Wydobycie upadnie, no to cóż z tego jabłuszna będzie? Może nowy supermarket postawimy, tylko kto w tym markecie będzie kupował wtedy? I z Libiąża. No. O Libiążu nie wspomnieć. No ale również Brzeszcze, tu są chłopaki z Libiąża, z Brzeszcz tak samo. Wszyscy się martwią o swoje miejsca pracy. Każdy ma swoją rodzinę, ale nie tylko. No. I cóż z tego? No a tutaj arogancko pan prezes przeszedł, ani me, ani be będzie dobrze powiedział. Ja nie wierzę w to, że będzie dobrze. Po prostu nie wierzę. A dlaczego nie wierzy pan, że będzie dobrze? Bo już z jednym właśnie takim prezesem miałem do czynienia. Ktoś z panów coś chciałby do powiedzieć? Wy jesteście z Janiny, tak? Jesteśmy z Janiny, no. Tak samo to czujecie? Problemy to te same, co samo, tutaj, nie? Grupa Tauron ma być cała i koniec. Jedno uzupełnia drugiego. Nasz węgiel jest dedykowany do z jednej, z drugiej kopalni do bloku energetycznego nowego, co tu jest za Miedzą i jedno bez drugiego to nie będzie funkcjonować. Ale w sumie wcześniej były deklaracje, że te kopalnie Taurona nie będą przenoszone gdzieś indziej. Później pojawiły się chyba... Tyle różnych jest teraz informacji, że już w ogóle chcieliśmy się coś dowiedzieć. No, minister Soboń pogadał z nami, coś tam nas zapewniał, ale tutaj tylko przeszedł i nic. To takie czasy, że trzeba walczyć o miejsca pracy, czy o co walczycie tak naprawdę? No przede wszystkim rzetelnej informacji nie ma żadnej. To po pierwsze, żeby móc się do czegoś odnieść, trzeba jakieś argumenty usłyszeć. Tu nie ma żadne zapewnienia, jakieś nie wiadomo z czego wzięte przypuszczenia wieloletniego wydobycia. Widzimy to zupełnie inaczej. Inwestycje będzie dobrze. Będzie dobrze, to my już słuchaliśmy przez lata.